1000 osób w jeden dzień odwiedziło Zamek Królewski w Chęcinach. Ten turystyczny rekord padł w niedzielę, 17 lutego. Warto dodać, że od początku roku zabytkowe ruiny zwiedziło już kilka tysięcy osób. Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza na przełomie XIII i XIV wieku. Górująca nad miastem dawna warownia od lat jest jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Zamek Królewski w Chęcinach ubiegły sezon zamknął z wynikiem 208 tysięcy sprzedanych biletów. To o niemal 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej.